Siema, z tej strony Żółty, a na dziś przygotowałem dla Was coś innego aniżeli Zawinkla, Randomizer, który niedługo się pojawi, czy cokolwiek innego na tym kanale, co zawsze jest. Dzisiaj taki powrót do korzeni, czyli pokazywanie powtórek, słuchajcie, ale nie byle jakich powtórek, tylko rzeczywiście powtórek fajnych, gdzie były jakieś M-ki, jakieś ciekawe pojazdy są pokazywane, jakieś ciekawe potyczki. Tak więc dzisiaj pójdzie papieżowóz, czyli 60 TP. Husarzowóz, normalnie nie wiem jak inaczej to nazwać, czy w ogóle będzie więcej odcinków z takiego pokazywania bitewek, takich naprawdę fajnych, masnych bitewek, to tylko zależy od Was, czy Wam oczywiście seria będzie się podobała, jeżeli tak, to oczywiście zostawcie lajka, powiedzmy, że na sam początek za 200 lajków kolejny odcinek z tej serii pojawi się, no na pewno jeszcze w tym tygodniu, tak jak na przykład to 5, czy myślę również, że Zawinkla. Słuchajcie, 60 TP Delcore w klanie GOP, 60 TP właśnie sobie tutaj jedzie na mapie Studzianki, Stulejanki, czyli idealne połączenie, nie dość, że husarzowy pojazd, husarzowa mapa, wszystko tutaj pasuje, naprzeciwko jeszcze cheaterskie Chieftainy oraz super OP Kranwageny, esety po buffie 907, tak więc jak najbardziej tutaj wszystko się układa w jednolitą całość. I generalnie jeszcze zanim tutaj kolega nasz dojedzie do bitewki, chciałbym powiedzieć, że jeżeli macie jakieś ciekawe powtórki z tej obecnej wersji, to podsyłajcie, może coś tam rzeczywiście zdziałam z tym. Ja wiem, że była kiedyś seria jak Złoty Randomek, będzie trzeba kiedykolwiek to jeszcze wskrzesić czy dokończyć, ale to swoją drogą, na razie zróbmy coś takiego. Zobaczymy, czy Wam się w ogóle coś takiego na kanale spodoba. Słuchajcie, 60 TP nie ma nikomu co to przedstawiać tego pojazdu, ponieważ no każdy go dobrze już zna. Jest to papieżowóz z naprawdę twardym, można tak powiedzieć rzeczywiście, pancerzem, w niektórych miejscach rzecz jasna, no bo posiada ten pojazd Weak Spot, tak zresztą jak każdy pojazd w tej grze. Na pewno co to jego wieża jest bardzo fajna, nie że nie do przebicia zaraz, ale naprawdę bardzo fajna i wiele poodbijać potrafi. Poza tym działo, które wali po 750 damage'a. Co prawda tam penetracją nie grzeszy, no ale goldzik już fajnie, tam chyba 317. Dobrze ja to mówię? 317 penetracji na kumulaku i strzał w ślepo. Zobaczymy po bitwie, czy to w ogóle weszło. No i jak na razie w ogóle, co ciekawe, ja bym pojechał rzeczywiście 60 TP sobie na linię tam C6, C7, ale jak widzicie, mało czołgów tam pojechało, w ogóle dwóch kampi na bazie. Tutaj kolejny snap w CS63. Zobaczymy, czy to oczywiście wejdzie. Na szczęście tutaj nasz główny bohater nie pojechał sobie na stronkę, gdzie ja bym pojechał, już by wtedy najprawdopodobniej zaczął ginąć. Tutaj mamy śmiecia artyleryjskiego, piękny strzał, co prawda za 134, ale artyleryjskiego śmiecia zawsze opłaca się zabić. Nieważne z czego, nieważne jak, ale zawsze opłaca się zabić, no bo to jest artyleryjskie ścierwo, rzecz jasna. No i tutaj pojawia się ciekawa potyczka, bo mamy obiekta 907, który jest naprawdę dobrym pojazdem. Fartowny strzał, rzeczywiście działo 60 TP nie jest jakoś super mega ultra niecelne, ale na nieskupionym działku rzeczywiście weszło jeszcze w bok, gdzie ten trollowaty pancerz 907 naprawdę sporo potrafi nierzadko odbić. Strzał w gąskę, bardzo ładne przycelowanie za 784, więc bardzo fajnie. 1600 punktów damage'a tutaj na koncie naszego głównego bohatera na 60 TP. 3 do 1, ta bitewka raczej będzie taka bardziej jednostronna, gdzie główny bohater rozegra naprawdę fajną bitewkę. Tutaj straszny low hit, bo pomimo posiadania 650 punktów średnich obrażeń, zadał on tylko w testo LT 632 punkty HP, więc naprawdę mało. Mamy Leoparda 1 i teraz mamy pokaz prawdziwego RNG, czyli strzał w bok w gąskę. No, takie strzały są naprawdę wnerwiające, zwłaszcza kiedy 60 TP. Mamy pepeki, nie kumule, pepeki, które się dingają od boku Leoparda, gdzie to jest istny papierek. No cóż, cóż można powiedzieć, na pewno ten strzał w 907, pomimo posiadania dużych garnczków, to rzeczywiście ten 907 mógł tutaj, wydaje mi się, troszeczkę lepiej to ugrać, gdzieś jakoś podjechać, żeby fajnie się tutaj skontować, ale mu nie wyszło tym razem i nasz 60 TP ładnie tutaj zagrał. 2820 punktów uszkodzeń, 990 punktów zadanych, strzał w E50M niestety nietrafiony. Eltek nas tutaj ładnie punktuje, gdzieś tam próbuje się tu wbić rzeczywiście i Amoraczka
Nam zabił i to jest dość duży problem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o 60p, bo rzeczywiście czas przeładowania jest wtedy masakrycznie długi, a że przeładowujemy w okolicach, bodajże, bo ja wiem, 15 sekund, jeżeli mnie pamięć nie myli, no to nam naprawdę długo, długo to zajmuje, ale no jednak walnąć za 750 to jest przyjemność. Niektórzy porównywali kiedyś 60p do Assetty, aczkolwiek to są dwa różne pojazdy, moim zdaniem. Asseta Boba Fett, czy jest lepsza niż 60p? Ani nie lepsza, ani nie gorsza. Wydaje mi się, że jest to dalej ten sam poziom. Znaczy, nie da się tych pojazdów zbytnio porównać. Assetom tak na wierze nie pogracie, pomimo buffa nawet. No, a działko Asseta ma na pewno lepsze na goldzie. Pancerz Kaduba to też zależy, gdzie bardziej strzeliły, bo jednak dolna płyta większa jest w Assecie. Górna płyta natomiast Assetą trochę więcej dingamy. No tutaj niefartowny strzał. Weak spota dużego posiada na górnej płycie 60TP, czyli wizjer kierowcy. No to zależy, to są niby troszeczkę podobne pojazdy. Na pewno podobne, jeżeli chodzi o zadawany damage, ale to tylko tyle. Uwierzcie mi, że to tylko tyle. I teraz creme de la creme, tak dokładnie. Za 769 punktów HP w Chieftaina, czyli to, co Polaki uwielbiają najbardziej, wyjeżdżać na takiego Chieftaina. Ale w ogóle trzech wrogów się ustawiło specjalnie na naszego 60TP. Nie wyjeżdżają nic, strasznie dziwnie zagrali to za 848, wow, naprawdę wow. Poza tym moim zdaniem i ten Chieftain, który był bez gaśnicy, tylko z racjami bojowymi zapewne, tak się gra zresztą, E50M i WZ totalnie głupio wyjechali, mogli zostać sobie gdzieś na linii F3, poczekać aż właśnie 60TP czy inny jakiś czołg wyjedzie i wtedy ich punktować we trzech, a tak wyjechali razem. No nie wiem, no mi się wydaje, że to nie była zbyt dobra taktyka. Jest 9 do 9, 3 fragi nasze zrobione, 4777 punktów obrażeń i 3000 punktów zablokowanych, 1100 ponad po spocie. Gdzieś tutaj walka na prześwit do WZ-y 111.5A. Gdzieś tutaj próba przycelowania. Dolnej płyty nie widać. Ten Testo LT jednak potrafi mocno wkurzyć, ale na szczęście, bądź na nieszczęście, Testo LT obiekt 261 go zniszczył. 814, Boże, jaki to jest fajny damage. No, ja, jak dobrze wiecie, polskimi czołgami nie gram. Mam zero bitew na nich. Prędzej zrobię esetkę. Polskie czołgi, no, myślę cokolwiek z nimi tutaj zrobić, ale to w ramach takiej ciekawostki. Może kiedyś o tym nagram film. No ale walnąć za 750 z takiego HTK to jest przyjemne. W ogóle z czołgu jakiegokolwiek takiego, na przykład ISU 152 w wersji premium czy też zwykłej drzewkowej, walnąć za 750, czyli ciągnąć czołgu jakiemuś 750 punktów HP, to jest po prostu sama przyjemność, creme de la creme, jeżeli chodzi o damage. 5591 zadanych, 3350 zablokowane i prawie 1250 po spocie. Jest 11 do 10. Na szczęście nasz tutaj główny bohater szmatę artyleryjską wcześniej zabił, więc nie będzie go tutaj na pewno wkurzała, ale jak widzicie, druga flanka musi tutaj szybko zareagować, bo jednak nasz bohater jest sam z artylerią i jedzie AMX 13-105 i niestety ten strzał, nigdy nie róbcie czegoś takiego. Uwierzcie mi, że jakby ktokolwiek was okrąża, a macie kumulę na goldzie, czy w ogóle po prostu załadowane pociski kumulacyjne, nigdy nie strzelajcie tak z prawego, ponieważ może was po prostu zmieść z planszy i nie strzelicie w czołg żaden, bo są to po prostu mega wolne pociski. Przycelowanie w AMX-a. No i nasz tutaj bohater uratował artylerię, no i jedzie na nas Leopard, a że my jesteśmy na oparach, Leopard zauważył, że przeładowujemy, bo wcześniej strzeliliśmy, to postanowił po prostu na nas tutaj bezkarnie wyjechać, jak widzicie, i no tutaj się udało na bliską odległość rzeczywiście z prawego strzelić, ale to nie zawsze wychodzi, no cóż. Został zabity na 60TP, 6689 punktów damage'a zadane, 4,5 zablokowane, 1326 po spocie. Bitwa rzecz jasna jest wygrana. Tutaj jeszcze rzeczywiście z tą esetką będą się trochę bili, ale my przechodzimy sobie do wyników końcowych bitwy.
No i mamy wyniki końcowe bitwy, rzecz jasna MK, jakieś gówniane medale, duży kaliber, to nie jest rzecz jasna moja bitewka, jeżeli macie jakieś fajne bitewki, przypominam, wysyłajcie je na maila podanego w opisie, gdzieś tam w temacie napiszcie, że po prostu bitewka czy coś tego typu, jakieś MK mile widziane. 7347 damage'a zadane własne, gdzieś tutaj właśnie na początku w chyba Kranwagena, tak chyba w Kranwagena właśnie weszedł ten blind, 4 fragi, 1200 50 expa podstawy jak na 10 tiery, naprawdę sporo, naprawdę fajna bitewka. Niby te 11 tysięcy na minusie, ale jak na 10 tiery nie jest to naprawdę sporo. Po asyście 1544, 4,5 zablokowane. Husarz nasz tutaj, papieżowód, rzeczywiście wygrał fajną bitewkę. No i cóż, 60 EP moim zdaniem, jak dobrze wiecie, ani nie jest dobrym pojazdem, ani nie jest złym pojazdem. Jest po prostu sobą, no i tyle w temacie. Tak więc cóż, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeżeli tak, oczywiście zostawcie lajka. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!